powinna się pani zgłosić do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wiele razy mówiąc to zdanie, widziałem przerażenie pojawiające się na twarzy rodzica. Brak wiedzy i lęk przed wizytą w poradni i towarzyszące temu emocje wzbudzają wyobraźnię. Masz okazję usłyszeć wywiad z psychologiem, który pracuje w takiej poradni. W dzisiejszym materiale dowiesz się, czym zajmuje się poradnia psychologiczno-pedagogiczna, kto w niej pracuje. Otrzymasz informacje na temat pomocy, jaką może uzyskać Twoje dziecko. Na te i wiele innych pytań odpowie nam psycholog Stella Chwedoruk. Cześć Stella. Zaprosiłem Cię do rozmowy po to, by się dowiedzieć więcej na temat poradni psychologiczno-pedagogicznej, by moi słuchacze też się w tym temacie, można powiedzieć, ubogacili. Na sam początek chciałbym się dowiedzieć, czym w ogóle jest poradnia psychologiczno-pedagogiczna, jako, można powiedzieć, miejsce, w którym, do którego trafiają dzieci, młodzież, często myślimy z problemami i że to ktoś, kto trafia tam, to już jest wyrok. Co to jest za miejsce? Cześć Piotr, chętnie Ci o tym opowiem, tyle ile wiem. Myślę, że wiem sporo, chociaż jeszcze nie wszystko. Pracuję jako psycholog w poradni publicznej. Mówię o tym dlatego, że specyfika działania poradni psychologiczno-pedagogicznej publicznej jest troszkę inna niż takiej placówki niepublicznej, czyli mówiąc inaczej prywatnej. Więc mamy tutaj rozmowę na temat tego, co się dzieje w poradniach publicznych. W zasadzie one są może o tyle ważniejsze, że mają szersze kompetencje niż takie jednostki prywatne. No, jesteśmy po prostu po to, żeby pomagać uczniom, nauczycielom, rodzicom i zajmujemy się uczniami, dziećmi w bardzo szerokim zakresie wiekowym. Bo oprócz takich typowych przypadków szkolnych, przedszkolnych, to mogą być także dzieci, które jeszcze do szkoły nie chodzą, 2-3-latki, a czasami młodsze. Mogą być też uczniowie starsi niż 18-letni, nawet po 20 roku życia, jeśli są w ośrodkach szkolno-wychowawczych. Dosyć szerokie spektrum. I poradnie są pomyślane jako takie jednostki, które mają przede wszystkim wspierać. To są miejsca, gdzie się wydaje jakieś wyroki, które rzutują potem na całe życie, chociaż być może czasami to jest tak odbierane, ale zasadniczym celem działania poradni jest po prostu pomoc i wsparcie i korzystanie z pomocy takiej świadczonej w poradni jest dobrowolne. Dobrowolne i nieodpłatne w przypadku poradni publicznych. Często no, ci uczniowie, których się traktuje tak z pewnym szczególny sposób, mówi się o nich uczniowie z życzeniem, tak? Tacy, którzy sprawiają więcej kłopotów, czasami tak, takie głosy się słyszy, to oni dostają też te orzeczenia na wniosek rodzica. Nie ma takiej możliwości, żeby to zostało komuś właśnie nadane z przymusu. Więc poradnia to jest takie miejsce, gdzie po prostu ludzie idą dobrowolnie. Tak więc taki już ogólny jakby ogląd, zaznaczyłaś też różnicę między poradniami prywatnymi, a poradniami takimi działającymi na, jakby z nadania samorządu. A kto w takiej poradni pracuje? Kim są osoby? Czy to są psycholodzy, czy to są psychiatrzy? Jak to wygląda z perspektywy jakby zaplecza personelu? Jasne, bo w zasadzie tak, słowo poradnia też się może różnie kojarzyć i może się to też kojarzyć z takimi placówkami ze służby zdrowia. Więc my tutaj mamy zupełnie inną sytuację, ponieważ działamy na podstawie prawa oświatowego, które reguluje też działanie szkół i różnych jakby instytucji, które wokół szkół funkcjonują. Nie jesteśmy związani z NFZ-em, tylko z ministrem edukacji. I w poradni jako specjaliści pracują po prostu specjaliści nauczyciele, którzy są też psychologami, logopedami, pedagogami specjalnymi, mają też kompetencje, nie wiem, w zakresie terapii integracji sensorycznej, doradztwa zawodowego. Powiedziałabym tak, że taki zestaw podstawowy specjalistów poradni to jest psycholog, pedagog, doradca zawodowy i logopeda. I mogą być do tego też różne takie zestawy plus, gdzie tych specjalistów jest jeszcze więcej. Zazwyczaj czy z poradnią musi współpracować jakiś lekarz, na przykład lekarz rodzinny, to jest do celów orzecznictwa,
ale może też współpracować lekarz, psychiatra dzieci i młodzieży, może neurolog dziecięcy, mogą pracować ci specjaliści, o których wspominałam, mogą mieć też kompetencje w zakresie prowadzenia szczególnych terapii, różnych terapii funkcji poznawczych. Może być też prowadzona zaawansowana diagnoza słuchu w postaci diagnozy centralnego przetwarzania słuchowego. Jeżeli poradnia zajmuje się też wczesnym wspomaganiem rozwoju i wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, no to w zespole też powinien być neurologopeda, surdopedagog, tyflopedagog, oligofrenopedagog, czyli tacy pedagodzy jeszcze ze specjalnymi kompetencjami, które dotyczą uczniów, dzieci ze szczególnymi trudnościami rozwojowymi. I jeżeli takie osoby, właśnie tacy specjaliści pracują, to ta poradnia może też starać się o status poradni specjalistycznej. Może sobie o tym jeszcze potem powiemy w dalszej części, czym się dokładnie zajmuje, co opiniuje, w jakich sprawach orzeka. Informacje, gdzieś tam będę się jeszcze do nich odwoływać. Teraz przejdźmy jakby do sprawy takiej bardziej z perspektywy rodzica, można powiedzieć, użytkowej. No, mam córkę, mam syna. Co powinien, czy kiedy powinienem, kiedy trafię do poradni? Czy to czekam na jakieś, można powiedzieć, zalecenie nauczyciela w wieku, powiedzmy, szkolnym, przedszkolnym, gdy on zauważy pewne, można powiedzieć, dysfunkcje, jakieś problemy, czy jakieś trudności u dziecka? Czy już mnie jako rodzica powinny rzeczy jakieś, powiedzmy, zastanawiać? Czy jak to wygląda? Czy rodzic tam trafia, ponieważ no, powinien w pewnym momencie? Czy tak jak dopiero właśnie nauczyciel, powiedzmy, wskaże, że ktoś się do tego kwalifikuje, że może mieć z czymś problemy, powiedzmy. Trudno powiedzieć, czy rodzic powinien. To jest tak, według przepisów rodzic może sam się zgłosić do poradni w ogóle bez takiego wskazania ze strony nauczyciela. Osobą kierującą może być lekarz, który na przykład podczas bilansu zauważy coś w zachowaniu dziecka czy w rozwoju, co jest niepokojące, lub inny lekarz, specjalista, który prowadzi dziecko, lub po prostu nauczyciel czy dyrektor szkoły, może być takie wskazanie ze szkoły. Poradni też może się zgłosić po prostu sam uczeń. No, jeśli jest niepełnoletni, no to potrzebna jest potem zgoda rodzica na wykonanie różnych działań, ale jeśli jest pełnoletni uczeń i nie wiem, ma na przykład bardzo trudną sytuację, jest w kryzysie, nie wiem, ma myśli samobójcze, tak, też się może zgłosić do poradni i taka pomoc zostanie mu udzielona. Powiem tak, że to jest takie miejsce, gdzie pracują osoby, które mają dosyć szeroki przegląd różnych, nie traktujemy dzieci jako przypadki, tak, ale natomiast jest tak szeroki zakres objawów tego, jak one się u dzieci przejawiają, że no, specjalista w poradni ma sprawne oko. Więc myślę, że warto skorzystać z takiej konsultacji, jeżeli ktoś rodzica niepokoi, to mogą być różne rzeczy w zależności od etapu rozwojowego, bo coś innego będzie niepokojące u przedszkolaka, który dopiero zaczyna naukę w przedszkolu, a coś innego, kiedy, nie wiem, te problemy, nie wiem, adaptacyjne na przykład, przeciągają się kolejny miesiąc, nie wiem, dziecko płacze, nie chce zostać w przedszkolu bez mamy, albo zostaje z trudem, ale ma wahania nastroju i nie może się zintegrować z grupą. Zdarza się tak, że dzieci wyłączają po prostu mowę w którymś momencie, przestają się odzywać. Jeżeli to się przeciąga i trwa jakoś niepokojąco długo, no to jest to sygnał, żeby wejść z jakąś pomocą. Że poradnia tutaj nie jest pierwszym wyborem. Pomoc, jeżeli dziecko uczęszcza już do jakiejś placówki przedszkolnej albo szkolnej, to ono powinno dostać pomoc na miejscu od razu jak najszybciej. I nauczyciele są szkoleni, coraz więcej jest właśnie takiej rozbudowywania świadomości w tym zakresie i różnych narzędzi też takich diagnostycznych, które pozwalają dzieci z trudnościami wychwycić jak najwcześniej, żeby ta pomoc została udzielona zanim pewne problemy się już utrwalą, kontują, bo trudno jest z tego wyjść, bo trudniej, jeżeli one się utrwalą. Więc raczej oczekujemy, że nauczyciel, wychowawca, specjaliści pracujący z dzieckiem w przedszkolu, w szkole, że oni to wychwycą, tak? No ale różne sytuacje się zdarzają i czasami, nie wiem, nie ma chemii, tak? W rozmowie z nauczycielem albo rodzic ma troszkę inne obserwacje. Może niezależnie od tego, co mówi nauczyciel, albo w porozumieniu z nauczycielem, wychowawcą, zgłosić się do poradni i tam zasięgnąć też opinii specjalistów. Zastanawiam się, o jakim dziecku opowiedzieć, bo właśnie różne mogą być objawy tego, że coś dzieje się nie tak. Im młodsze dziecko, tym te objawy są mniej specyficzne. Może tak powiem, tak?
A to tutaj tak wtrącę jakby takie pytanie, bo może ci to trochę pomoże i tak będzie pomocne rodzicom, bo często rodzic jak słyszy tego właśnie informację od nauczyciela, żeby się zgłosił, żeby przeprowadził stosowne badania, często myśli sobie w dwóch skrajnościach, albo że tylko moje dziecko ma taki problem i mam wyjątkowe, trudne dziecko próbuję uciec od problemu, lub myśli, a to wszyscy tak mają, wszyscy mieli w mojej rodzinie, bo po prostu tak jest, nie muszę chodzić na żadne badania. Takie moje pytanie, z jakimi najczęściej problemami, można powiedzieć, w jakich okolicznościach, takim można powiedzieć tak odsetkowo, rodzice jakby trafiają do poradni z dziećmi? Klasyczny jakby schemat trafienia do poradni to jest tak najczęściej powtarzający się... Z czym? I zazwyczaj w wyniku czego jakby... Kiedy jest to wyłowione? Ja tutaj nie będę miała takich twardych statystyk, jak to w ogóle jest w poradniach w Polsce. Nasza poradnia też chyba takiego procentowego zestawienia nie prowadzi. To, co powiem teraz, będzie dotyczyć jakby doświadczeń z mojej konkretnej poradni. To się może różnić od tego, jak jest w innych poradniach. Ja pracuję w mniejszym mieście, nie jest to wielkomiejska poradnia. Nie ma dużego problemu może z jakąś asymilacją kulturową, bo to jest jakiś duży temat w Warszawie, gdzieś tam w większych ośrodkach. U nas jest tak, że dzieci najczęściej trafiają w czwartej klasie szkoły podstawowej. To tak mi się wydaje, że to jest taki najczęstszy przypadek. Albo tuż po czwartej klasie, czyli gdzieś tam na początku piątej. Wynika to zwykle z tego, że czwarta klasa jest po prostu dosyć trudnym momentem dla dzieci, kiedy wychodzą z tej edukacji wczesnoszkolnej, kiedy opiekowała się nimi jedna pani i zasady były troszkę bardziej liberalne dotyczące tego, jak się w klasie można zachowywać, jak wygląda nauka. W czwartej klasie jest taki szok wielu nauczycieli, konieczność odnajdywania się w ogóle w budynku, dużo więcej pisania, czytania i wtedy, jeżeli dziecko miało trudności faktycznie, to w tej czwartej klasie one są już bardzo wtedy wyraźne i trudne do zamaskowania. Dlatego warto nie odkładać tego na później. Jeżeli jest jakakolwiek sugestia ze strony nauczyciela, prawdopodobnie nauczyciel już próbował sobie poradzić na różne sposoby z tym, co zauważył u dziecka. Prawdopodobnie mu to nie wyszło na tyle, nie mówię tutaj o braku kompetencji, tylko zauważył, że te strategie nie są do końca skuteczne i potrzeba jeszcze jakiegoś oka specjalisty, tak? Więc jeżeli jest taka sugestia ze strony nauczyciela, to bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby tego nie odwlekać, bo prawdopodobnie jakiegoś rodzaju trudności są. Poradnie jest takim miejscem, które ma wskazać sposoby na poradzenie sobie z tymi trudnościami. Nie chodzi o poznanie, że dziecko jest, że coś jest nie tak z tym dzieckiem, będzie już, tak, do końca życia, tylko raczej o rozpoznanie, gdzie tkwi przyczyna i co można z tym zrobić. I jeżeli na wczesnym etapie to zidentyfikujemy, to mamy dużo większe szanse na to, że dziecko będzie mimo wszystko chciało chodzić do szkoły i coś robić, a nie wycofa się, straci wiarę we własne siły i no często gęsto też rozwiną się jakieś zaburzenia depresyjne, bo niestety tak też bywa. Więc czwarta klasa to jeszcze nie jest bardzo późno, ale jeżeli problemy są mocno widoczne w czwartej klasie, to na pewno były widoczne też wcześniej. Rodzice mówią o czymś takim, że no nie wiem, nie nadąża za rówieśnikami. Bardzo wolno pisze albo zamyśla się na lekcji. Przestawia literki, odwraca literki, które są podobne do siebie, typu bypy, cyferki. Tak, szóstka, dziewiątka. Może być tak, że pisze raz lewą ręką, raz prawą, chociaż to bardziej na początku, gdzieś tam w pierwszej klasie się może jeszcze zdarzać. Może mieć problemy z liczeniem, ale często taki problem, oprócz takich ewidentnych problemów z zachowaniem, no bo są takie dzieci, które są nadpobudliwe, tak? To jest częsty przypadek wśród dzieci przedszkolnych, że właśnie z tym trafiają, tak? Nie potrafi wysłuchać bajki do końca, na przykład bije kolegów, nie respektuje zasad, pomimo tego, że są wielokrotnie powtarzane itd., itd. W szkole podstawowej, już jak dziecko rozpoczyna taką edukację formalną, no to najczęściej właśnie czytanie, pisanie, liczenie, taki ogólny objaw, zamyśla się albo ma problemy z koncentracją. I te problemy z koncentracją to jest bardzo szeroki temat, bo one mogą oznaczać mnóstwo rzeczy. Również to, że są problemy po prostu specyficzne w uczeniu się o charakterze dysleksji pochodnych i dlatego są nie problemy z koncentracją są źródłem trudności, tylko trudności są źródłem problemu z koncentracją, tak? Bo trudniej nam się skupić na tym, co jest kłopotliwe jakoś, co jest dużym wyzwaniem.
Więc takie banalne hasło trudności z koncentracją często otwiera bardzo szeroki worek. Worek, w którym możemy znaleźć różne trudności, które wynikają ze specyfiki działania mózgu, a nie ze złej woli czy zaniedbań edukacyjnych. Taki temat właśnie trudności z koncentracją bardzo często się pojawia i drążymy dalej w wywiadzie z rodzicem, patrzymy na opinię o tym dziecku opracowaną przez nauczyciela i staramy się dociekać, co za tym stoi. Mhm. No właśnie. I tutaj jakby chciałbym przejść do drugiego jakby takiego tematu związanego z poradnią, tak? Bo najczęściej szkoła otrzymuje od poradni dwa, można powiedzieć, dokumenty, dwie informacje, to znaczy się poprzez rodzica zazwyczaj, opinię lub orzeczenie, tak? Co to takiego tak naprawdę jest? Czy ktoś może otrzymać opinię i orzeczenie, czy to w ogóle... To jest pierwszy stopień, jak nie wiem, licencjat i tu magister. No nagle, no, to oczywiście może głupie porównanie, ale jakby to jest jakby taki coś, co musi być przed, po czymś. Jak to w ogóle wygląda? W pewnych sprawach może tak być, że najpierw jest opinia, a potem orzeczenie, ale to nie jest taka sztywna droga, że to jest pierwszy stopień, typu licencja, ta opinia to jest, czy opinia, tak, to jest ten pierwszy stopień, a orzeczenie to jest wyższa ranga i dopiero po opinii następuje. Opinie od orzeczeń różnią się w zasadzie tym, czego dotyczą, bo są ścisłe wytyczne w przepisach oświatowych spraw, w których mogą być wydawane orzeczenia. Orzeczenie różni się od opinii tym, że zawiera zalecenia, które są dla szkoły zobowiązujące do realizacji. W opinii są wskazania i one są takie opcjonalne, powiedzmy. W opinii jest mowa o tym, że zdiagnozowano specyficzne trudności w uczeniu się. Jeżeli w opinii są stwierdzone specyficzne trudności w uczeniu się, dysleksja rozwojowa lub dyskalkulia, to taka opinia jest wiążąca w kwestii organizacji egzaminów zewnętrznych. Czyli uczeń, jeżeli ma opinię o dysleksji, to przysługują mu dostosowania podczas egzaminów i one muszą być respektowane. Czyli egzamin ósmoklasisty, matura w tym przypadku obecnie, podczas prowadzenia takiej edukacji codziennej, tak, różne formy dostosowań powinny być zastosowane w szkole, w takiej edukacji bieżącej. Jest jeszcze jeden rodzaj opinii, opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i ona tak jakby ma rangę orzeczenia, chociaż nazywa się opinią. To jest opinia dla dzieci, które jeszcze nie rozpoczęły edukacji szkolnej, czyli do zakończenia przedszkolnej edukacji, wychowania przedszkolnego. Więc musimy pamiętać o tych szczególnych przypadkach, a w pozostałych przypadkach, jeżeli mówimy o orzeczeniach, to orzeczenie w zasadzie wydaje się po to, żeby one trafiły do szkoły. Właśnie, bo opinia nie musi trafić do szkoły. Opinia jest wydawana na wniosek rodzica i leży to w gestii rodzica, czy to on to zachowa dla siebie, czy przekaże dalej. Najczęściej opinię wydaje się po to, żeby trafiła do szkoły, ale tak nie musi być. To zawiera właśnie wskazania dla nauczycieli, ale też zawiera wskazania dla rodziców. Oczywiście. To są interesariusze tej opinii. Tak sobie wyobrazić, że orzeczenie dotyczy jakiegoś rodzaju niepełnosprawności, takich trudności rozwojowych, które są poważniejsze. Opinia, powiedzmy, te może nie tyle mniej poważne, ale no nie jest to niepełnosprawność, tak? A jeżeli mówimy o orzeczeniach, no to mamy tutaj do czynienia z jakimś rodzajem niepełnosprawności oraz z sytuacją, kiedy występuje zagrożenie niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanie społeczne. To jest może rodzaj pewnej niepełnosprawności emocjonalnej, to można tak to roboczo ująć, tak? Ale jeżeli sobie zrobimy taki podział, że orzeczenia dotyczą niepełnosprawności, a opinie pozostałych przypadków, to może nam to jakoś pomoże ten temat lepiej zrozumieć. Orzeczenia zawierają zalecenia, które są zobowiązujące dla szkoły, a opinie uznaniowe, z wyjątkiem tych opinii o dysleksji, które powinny być respektowane na egzaminach zewnętrznych. To jest taki bardzo zgrubny podział. Oczywiście to ja wiem, że to jest temat rzeka i to moglibyśmy, że tak powiem, mówić i mówić, ale najczęściej jakby egzaminy są, można powiedzieć, no dostosowywane dla kogo? Tak można powiedzieć statystycznie najczęściej. Jakie to są, jakimi problemami podczas egzaminów uczniowie najczęściej się borykają i jak to, można powiedzieć, wygląda? Egzaminy są dostosowywane dla uczniów, którzy mają trudności ze zdawaniem tych egzaminów w takiej formie, w jakiej one są proponowane w większości. No i przede wszystkim to są uczniowie z dysleksją lub dysgrafią, dyskalkulią, dysortografią. Czyli to są ci uczniowie z opiniami. No i oczywiście zawsze są dostosowania dla uczniów z orzeczeniami. Nie podlega żadnej dyskusji, jeżeli uczeń posiada orzeczenie, to znaczy, że jego egzamin też będzie wyglądał inaczej. O tym, jak ten egzamin będzie wyglądał, decyduje Centralna Komisja Egzaminacyjna i zawsze
rocznym wyprzedzeniem są ogłaszane warunki zbliżających się egzaminów, możliwe dostosowania. Jeżeli nie posiada orzeczenie, to ono było wydawane na potrzeby szkoły, więc szkoła jest o tym poinformowana i rektor jest zobowiązany do tego, żeby nauczyciel rodzicowi na początku roku szkolnego, tam jakoś do końca września, takie terminy są wskazywane w odpowiednich przepisach, żeby i ucznia, i rodzica poinformować o tym, jakie są możliwe dostosowania. Nie jest to po stronie rodzica dochodzenie do tego, tylko po stronie szkoły, żeby on został o tym poinformowany. A jakie są najczęściej przypadki, no to trzeba by było chyba komisji zapytać, jeżeli prowadzą takie statystyki. Natomiast no to są uczniowie, nie wiem, niesłyszący, niedosłyszący, niewidomi lub niedowidzący. Mogą być to uczniowie z zespołem Aspergera, z autyzmem. Mogą być to uczniowie zagrożeni dostosowaniem społecznym lub też niedostosowani społecznie. I na przykład takim uczniom może towarzyszyć specjalista, dzięki któremu kontakt z takim uczniem w ogóle jest możliwy. Co nam w pierwszym pewnie skojarzeniu przychodzi do głowy, że jeżeli właśnie mamy niepełnosprawność ruchową jakiegoś rodzaju, związaną właśnie z narządami zmysłów, no to muszą być odpowiednie urządzenia, forma w ogóle tego arkusza, która pomaga odczytać i odpowiadać na te pytania. Wszystko to jest naprawdę rozpisane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, bardzo szczegółowo, jak wyglądają te dostosowania. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, można sobie o tym po prostu poczytać. A teraz takie pytanie troszkę jakby też w tym temacie, rzecz jasna, tylko tak jakby trochę pogłębiające. Mianowicie rodzic otrzymał właśnie opinię, orzeczenie. O czym powinien pamiętać, rzecz jasna, oprócz przeczytania tego, czy może poprosić jakiś komentarz, czy dostaje to, że tak powiem, w kopercie i dziękuję, możesz lub nie musisz dostarczyć do szkoły. Jakby pewne sugestie do pracy z nim, zalecenia. I co teraz rodzic z tym fantem, że tak powiem, ma zrobić? Zwykle jest tak, że rodzic jest o tym informowany podczas diagnozy. Co się będzie działo, jak to będzie wyglądało, kiedy otrzyma taką opinię lub orzeczenie i co dalej może z tym zrobić. Natomiast ja uważam, że i zachęcam zawsze do tego rodziców, żeby pytali o cokolwiek ich, jeżeli mają jakieś pytania, niech śmiało je zadają, nie ma tutaj żadnych ograniczeń w tym zakresie. Szczególnie zachęcam do tego, żeby omówić po przeczytaniu opinii tego samego dnia, czy w ogóle umówić się innego dnia na omówienie tej opinii ze specjalistami, którzy taką opinię opracowywali i wyjaśnić zapisy, które tam są zawarte. Nie jest to konieczne, ale bardzo ułatwia w praktyce zrozumienie tego, o czym specjaliści piszą, ponieważ jest pewien przyjęty język, no, nie chcę powiedzieć żargon, ale terminologia, która jest używana w opiniach, jest jednak specyficzna. Raczej nie należy i za takimi potocznymi skojarzeniami, które się nasuwają z różnymi określeniami, które występują w opinii, bo one mogą być mylące. Na przykład jeżeli jest napisane inteligencja ogólna ucznia jest rozwinięta na poziomie przeciętnym, to często kojarzy się to z takim, nie wiem, poziomem trójkowego ucznia. No tak przeciętnie, czyli na 3. A to jest takie standardowe określenie, które mówi o tym, że jeżeli jest to na poziomie przeciętnym, to znaczy, że jest tak jak u większości uczniów w tym wieku. Czyli jest w normie, normalnie. Czyli spokojnie może być 4-5, nawet 6, tak, przy większym nakładzie pracy. Jest to zupełnie inne rozumienie słowa przeciętne. Różne też tego typu myślenia występują też dalej, tak? Jeżeli opisujemy funkcje wzrokowe, słuchowe. Część diagnozy pochodzi od pedagoga, część od psychologa, więc jeżeli rodzice orientują się w terminologii psychologicznej, a nie orientują się w terminologii pedagogicznej, to też mogą coś nie do końca dobrze zrozumieć. Niektóre placówki mają taki swój słowniczek, który opinii dołączają, albo jest to na stronie internetowej, jak rozumieć to, co jest w opinii, ale nie jest to jakiś standard, więc za standard należy pytać, jeżeli się czegoś nie rozumie. Tak naprawdę od tego, na ile ta opinia będzie przydatna, oprócz zaangażowania specjalistów użytego przez nich języka, dokładności, z jaką tą opinią sporządzą, sporo zależy też po prostu od rodzica i od tego, czy on będzie rozumiał, o co w tej opinii chodzi, czy nie. Jeżeli nie wszystko rozumie, albo większość nawet nie rozumie, to jest naprawdę normalne. Tak? Jeżeli ta opinia wydaje się takim dokumentem, z którego nic dla niego nie wynika, spokojnie. Większość ludzi tak ma, moim zdaniem. To jest taka bardzo pobieżna ocena, łącznie jakby mój prywatny osąd, ale mam takie wrażenie. Tak? Jak ja zaczynałam pracę w poradni, czytałam opinie, to one też dla mnie były niejasne.
Także jak dostaliśmy opinię i nie bardzo wiemy, co z tym zrobić, okej, pytajmy po prostu o to. Właśnie, bo to rodzic otrzymuje opinię, tak? Tak jak wspomniałaś, ona tam zaocznie nigdzie chyba nie trafia. Jak to w ogóle wygląda z drogą opinii? Rodzic otrzymuje opinię osobiście na wniosek, no chyba, że życzy sobie przesłanie takiej opinii, tak? No to też można przekazać, ale to też na specjalnie wniosek i zgodę kontaktu, nie wiem, pocztowego. I w przypadku orzeczenia rodzic składa wniosek o wydanie orzeczenia po to, żeby ono trafiło do szkoły. Siłą rzeczy ono do tej szkoły trafia, albo jest przez rodzica zanoszone, albo rodzic prosi o wskazanie bezpośrednio przez poradnię, może być tak i tak, ale to zawsze decyduje rodzic. Tutaj ustawodawca bardzo rodziców, nie wiem, docenia i zauważa ich decydującą rolę. Nic w poradni nie zadzieje się bez zgody rodzica, przynajmniej nie powinno. Samo zgłoszenie się do poradni zależy od rodzica i to, jakie dokumenty będą wydane, też zależy od rodzica i co on z tymi dokumentami zrobi. No tak, tak. Więc często rodzice jakby tego się też boją. Słyszałem właśnie, że coś za ich plecami, można powiedzieć, do szkoły jest przesyłane, że tracą na tym kontrolę i tego się boją. Więc dobrze, że nam to też wybrzmiało. Bo właśnie, jak już wspomniałaś, opinia, orzeczenie trafia do szkoły. I tutaj z perspektywy jako nauczyciel mogę powiedzieć, co się z tym dalej dzieje. Trafia to do sekretariatu, do dokumentacji ucznia, ma wgląd w to tylko dyrektor, no i nauczyciele mają obligatoryjne, że tak powiem, dostosowanie się do zaleceń, które tam są zapisane, nie tylko zapoznanie się, ale i dostosowanie. Tutaj muszą, że tak powiem, się z tego wywiązywać w trakcie pracy po prostu z uczniem, uwzględniając jego trudności czy specyfikę, jaką wymaga. Ale teraz tak jakby przechodząc dalej, tak, więc uczeń ma opinię, orzeczenie. I czy to jest już, jak to niektórzy myślą, wyrok na całe życie? Czy to jest, można powiedzieć, taka, jak niektórzy na to patrzą, jak taka pieczątka przybita na czoło, ty masz dysgrafię, koniec. Nie ma opcji, żeby ci się to zmieniło. Właśnie rodzice często się tego boją, bo jak to do nich dotrze, jak mój syn raz to przyczepi się, przyklei do niego, to wiecie, już nigdy to nie było. Czy to tak jest? Temat jest złożony. Jeżeli mówimy o specyficznych trudnościach w uczeniu się, czyli właśnie dysleksji plus, przez plus rozumiem rozwinięcia, podtypy, tak? Czyli właśnie dysortografię, dysgrafię, dyskalkulię, która zasadniczo jest też jakby formą dysleksji, aczkolwiek może być izolowaną trudnością, mniejsza z tym na ten moment. Więc jeżeli mamy zagadnienie tych specyficznych trudności w uczeniu się, to tak, one są stwierdzane najwcześniej po trzeciej klasie, nie wcześniej. Wcześniej może być tylko ryzyko dysleksji i ryzyko dysleksji nie znaczy, że dysleksja będzie. Natomiast jeżeli dysleksja została rozpoznana, no to prawdopodobnie ona po prostu jest i będzie. Oczywiście można gdzieś tam jeszcze zasięgnąć porady, nie wiem, innego zespołu diagnostycznego, nie wiem, w poradni niepublicznej, jeżeli rodziców to zastanawia taka diagnoza. Poradnie, o ile ja się orientuję, są raczej powściągliwe w diagnozowaniu dysleksji. Nie jest tak, że każde dziecko, które ma trudności z czytaniem i pisaniem, taką diagnozę dostanie. To jest dłuższy proces. Zwykle też, jak dziecko trafia do poradni, rzadko kiedy od razu dostaje tą diagnozę dysleksji. Zwykle się daje mu jeszcze taki rok na pracę własną, odpowiednio prowadzoną, żeby zobaczyć, na ile takie specjalne ćwiczenia reaguje, na ile się zmienia obraz jego trudności, czy się zmienia. Biorąc pod uwagę właśnie te okoliczności, możemy powiedzieć, że specyficzne trudności w uczeniu się o charakterze dysleksji są diagnozowane wtedy, kiedy nie potrafimy sobie z nimi poradzić. Tak, czyli mamy w ogóle taką kategorię diagnostyczną w tej chwili, dlatego że nauka jeszcze na pewne trudności nie opracowała remedium. Oczywiście mogą być różne stopnie tej dysleksji, od głębokiego po lekki, różnie się też objawiać, ale jeżeli dysleksja została zdiagnozowana, no to możemy przyjąć, że ona po prostu jest właściwością tego ucznia, tak? To wynika z funkcjonowania jego mózgu i będzie mu towarzyszyła też prawdopodobnie do końca życia, przy czym obraz trudności może się zmieniać, uczeń może sobie, czy uczennica, wypracować różne strategie kompensujące. Może tego nie być widać w starszych klasach, jeżeli to nie jest głęboka dysleksja i w życiu dorosłym może nie być widoczne na pierwszy rzut oka lub nawet na drugi rzut oka, jeżeli ktoś nie jest specjalistą w rozpoznawaniu takich oznak. Tak? W jakimś sensie jest to taka diagnoza, którą możemy przyjąć jako no, coś trwałego, ale no,
żadnym razie nie wyrok. No my tutaj jako specjaliści w poradniach uważamy, że lepiej o tym wiedzieć niż nie wiedzieć. Mówimy o perspektywie rodzica lub ucznia, żeby wiedzieć po prostu, co wynika z działania mojego mózgu, nie wściekać się na siebie bez potrzeby, bez sensu. Być dla siebie bardziej wyrozumiałym, znajdować różne sposoby na obejście tego, a nie złościć się na siebie lub na dziecko, tak, że ciągle sobie z czymś nie radzi. Natomiast jeżeli mówimy o orzeczeniach, to bardzo zależy od tego, o jakim orzeczeniu mówimy. Orzeczenia są wydawane na okres edukacyjny jakiś. Może to być rok, może to być etap edukacyjny, czyli nie wiem, klasy 1-3 albo potem 4-8, no lub szkoła ponadpodstawowa. Orzeczenie zawsze ma jakiś horyzont czasowy. I tak, no, nie jest wyrokiem w tym sensie, że to nie jest żaden sąd, tak, który rozstrzyga o czymś. Orzeczenie raczej stwierdza pewien stan, który już istnieje. Jeżeli mamy tutaj kwestie związane z niepełnosprawnością, to potrzebne są opinie lekarzy, dokumentacja medyczna, więc orzeczenie po prostu w jakimś sensie po prostu przypieczętowuje ten stan, który jest, nie odkrywa nic nowego, tylko wskazuje, jak sobie z tym radzić w warunkach szkolnych. I po to jest potrzebne orzeczenie. Jeżeli mamy do czynienia z niepełnosprawnością intelektualną, zależy od stopnia niepełnosprawności. W pewnym momencie została zdiagnozowana niepełnosprawność intelektualna na poziomie głębokim, to praktycznie nie ma szans, żeby to się zmieniło. I raczej będzie to stan trwały. Natomiast inne rodzaje niepełnosprawności w jakimś zakresie się mogą zmieniać, chociaż też nie jakoś bardzo mocno. Myślmy sobie o tym w taki sposób, że z jednej strony, że orzeczenie ma horyzont czasowy i na ten czas się nastawiamy. Jeżeli jest to poważny przypadek, no właśnie, niepełnosprawności intelektualnej, która nie rokuje, trudno z tego wyjść, tak? No bo tak też się zdarza. To specjaliści o tym informują. Bywają przesunięcia niepełnosprawności intelektualnej najczęściej w dół, rzadko w górę. Czasami się to zdarza. Jeżeli już w ogóle mamy do czynienia z niepełnosprawnością, to znaczy, że zostało wykonane więcej niż jedno badanie, bo po jednym badaniu, się mówi w skrócie, nie upośledza się dziecka. Tak? No chyba, że przypadek jest ewidentny. Więc zwykle ten proces już trwał, został odpowiednio rozłożony w czasie i specjaliści jakby dostali takie potwierdzenie, że no, taki jest stan faktyczny i należy się z tym liczyć. Mamy ten horyzont czasowy, ale jednocześnie trzeba się liczyć też z tym, że niepełnosprawność intelektualna to jest też coś trwałego. Jeżeli został zdiagnozowany zespół Aspergera lub autyzm, no to w tej chwili w rozumieniu tego zaburzenia czy też wzorca rozwojowego mamy taką teorię, że dominującą, odmienny sposób po prostu funkcjonowania układu nerwowego i tak już będzie, jeżeli to zostało poprawnie zdiagnozowane. Natomiast obraz może się zmienić, radzenia sobie z tym i może to być mniej lub bardziej widoczne w zależności od warunków, w jakich dziecko się znajdzie. Jeżeli mamy orzeczenie o niedostosowaniu społecznym, no to się może zmienić, bo to akurat podlega możliwości zmiany. Orzeczenia są wydawane maksymalnie na 5 lat generalnie, tak jak można sobie policzyć. To jest jakby maksymalna ich ważność. W zależności od rodzaju jakby tematu, trudności, to orzeczenie jest bardziej jest prawdopodobne, że się zmieni lub się nie zmieni, tak? Ale ono co jakiś czas i tak musi być aktualizowane, tak? Możemy sobie to przyjąć roboczo. Tutaj tak szeroko, że tak powiem, na to spojrzałaś. Próbuję, że tak powiem, tak zebrać jakby te myśli, nie? Dorzucę też to, co ja tak obserwuję już jako nauczyciel pracując z dziećmi. Rodzice często niestety traktują orzeczenie czy opinię już tak jak taką legitymację, że moje dziecko ma z tym trudności, albo traktują jako pewnego rodzaju sugestie i próbują na siłę jakby z tego wyjść, walcząc jakby z tym, że mój syn ma trudność, nie wiem, bo jest grubciowaty, będzie więcej ćwiczył, spali tłuszczyk, będzie wszystko wspaniale. I często te, można powiedzieć, frustracje, oczekiwania przerzucają na dzieci, wywołując w nich po prostu też trochę niezdrowe zachowania. Oczywiście opinie są jakby czasowe, nie? I to wspomniałaś, że one mogą być po tym czasie zniwelowane lub te, no właśnie. Orzeczenia są czasowe, opinie są z jednej strony bardziej tymczasowe niż orzeczenia, a z drugiej strony mamy te opinie o trudności, specyficznych trudnościach w uczeniu się, które jeżeli opinia została wydana, to ona już po prostu jest cały czas ważna. Może się zmienić
oczywiście sposób dostosowania wymagań edukacyjnych, jeżeli coś nadal nie działa w nauczaniu, ale sama diagnoza raczej się nie zmieni już w przypadku I oczywiście no, to jest lekcji, kwestia czy, też czy często wystawuli. Indywidualnego powiedzmy przypadku i tutaj niestety nie jesteśmy w stanie wydać jednego, że tak powiem, słusznej drogi, jednej słusznego zalecenia, bo to by znaczyło, że uzdrowiliśmy w ogóle wszystko i cały, wszystkich, że tak powiem, uczniów z różnymi problemami. Tylko jakby moja taka sugestia, to co sądzę, że u ciebie wybrzmiało, żeby rodzice często nie próbowali wyważyć, że tak powiem, czegoś, czego nie są w stanie wyważyć, bo dziecko ma trudności, tylko próbowali wzmocnić dziecko w tych obszarach, powiedzmy też innych, tak, nie koncentrując się tylko na tym, powiedzmy sobie często problemie, tak, żeby wiedząc, jaki jest problem, też próbowali, można powiedzieć, nie tylko obejść, co nauczyć dziecko radzić sobie z tym problemem. To sądzę, że też tutaj w pewnym momencie jakby też jakby taka myśl jakby wypływała z twojej wypowiedzi. Okej, wiesz co, jeszcze odniosę się do tego, bo to jest bardzo ważna sprawa, o której powiedziałeś. W tej chwili właśnie w ogóle same przepisy, które regulują działanie poradni i tego, co tam się dzieje, tak, jak to wygląda i co ma być w tych orzeczeniach i opiniach. Filozofia, która za tym stoi, jest taka, że no właśnie mamy pracować na zasobach dziecka i w takim dokumencie, który wychodzi z poradni, powinna być informacja, jakie są jego mocne strony, co pomaga w motywowaniu dziecka do nauki, na czym się można oprzeć. To nie jest tak, że to jest dokument, który stwierdza, że jest z dzieckiem nie tak, jak bardzo jest źle, tak? Tylko jak sobie radzić z tym, że pewne trudności są. Większość dzieci ma jakieś trudności w szkole. W przypadku niektórych dzieci one są ewidentne i takie narzucające się, bo dziecko swoim zachowaniem to bardzo jasno sygnalizuje. No tak, tak. Z tym, że jeżeli sygnalizuje zachowaniem, ale to zachowanie nie przeszkadza, czyli nie wiem, dziecko jest ciche, wycofane, nie robi problemów, to może znaczyć, że przeżywa bardzo dużo trudności, tylko no, nie przeszkadza innym, w związku z tym zajmujemy się nim jakby w drugiej kolejności, tak, bo nie jest to aż takie palące, ale ono też może mieć ogromne kłopoty, że ono też wymaga pomocy i poradnia powinna być takim miejscem, gdzie rodzice dostaną informacji, jak pomóc i nauczyciele dostaną informacji, w jaki sposób pomóc i na co wykorzystać, na czym się oprzeć. To jest tak naprawdę istotne. Natomiast wymaga to też współpracy od rodziców, na przykład w tym, żeby nie odwlekać tej wizyty w poradni w nieskończoność, jeżeli nauczyciel zasugeruje taką potrzebę, bo im dłużej odwlekamy, tym bardziej problem się ugruntowuje. Najgorzej jest, jak już dziecko trafi w takim momencie, kiedy poradnia może już tylko stwierdzić, jak głęboki jest poziom zaburzenia, jak bardzo jest źle, tak? I jak trudno z tego wyjść. A to powinno być dużo, dużo wcześniej, kiedy możemy się skupić na tym, jakie są drogi wyjścia, tak? I co robić, żeby pomóc. Im później, tym trudniej sobie będzie poradzić. O, taki skrót myślowy, ale dosyć dobrze oddający to, że wizyta w poradni to jest raczej coś, co powinno pomóc. Warto to zrobić wcześniej, czyli w przedszkolu najlepiej, jeżeli są trudności. Tak, tak, to jest bardzo dobre i to jest też jakby myśl moja w ogóle, jaka przyświecała jakby rozmowie z tobą, żeby rodzicom pokazać, żeby się tego nie bać i tego nie zrzucać na jutro, pojutrze, bo właśnie często się ludzie boją, że a jutro jak może minie, to minie, można powiedzieć, może mu się to naprawi, żeby się tego nie bać. No i tutaj fajna rzecz, że tak powiem, która nam wyszła jakby na koniec, że to nie jest tak, że się skupia tylko na problemach i wytyka błędy, a później tylko się pracuje i myśli o błędach, tylko że poradnia i jakby spotkanie ze specjalistami powie czasami więcej i przeniesie akcent na te fajniejsze obszary dziecka, które czasami te niewłaściwe, można powiedzieć, czy to zachowania, czy trudności często jakby przykrywają, czy gdzieś ukrywają się i są zamaskowane i być może ich nie dostrzegamy, bo wydają nam się takie normalne i takie powszednie. Dziękuję ci za rozmowę. Sądzę, że tematu i tak nie wyczerpaliśmy. Jakby gdzie ktoś miał jakiś temat, to najwyżej zrobimy jakąś powtórkę, czy powiedzmy z rozmowy, czy coś głębszego jeszcze nagramy. Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo wiele rzeczy też mi w głowie się poukładało. Część rzeczy też się dowiedziałem i dla mnie to było duże też fajne doświadczenie. Mam nadzieję, że dla każdego, kto tego naszego nagrania, tej rozmowy wysłucha, również jakąś wartość z tego wyniesie. Tak więc ja ci dziękuję za rozmowę i że się odważyłeś i zechciałaś w ogóle ze mną, można powiedzieć, odbyć i porozmawiać. Także dziękuję. Ja również dziękuję, bardzo dobrze mi się rozmawiało. Widzę jeszcze obszary, które można by rozwinąć. Natomiast myślę, że na ten moment to jest i tak już spora dawka, więc dzięki bardzo. Także dziękuję ci za rozmowę. Cześć. Dziękuję. Cześć. To była Stella Chwedoruk.
Mam nadzieję, że teraz temat poradni psychologiczno-pedagogicznej nie jest dla Ciebie tajemniczy. Jeżeli masz pytania, pisz śmiało. Do każdego, kto pozostawi swój adres e-mail w newsletterze, mam przygotowany przez mojego rozmówcę prezent. Podsumowanie najważniejszych informacji o poradni. To powinniście wiedzieć. Zyskasz dzięki temu nie tylko informacje o każdych kolejnych wywiadach, ale i możliwość zadania swoich pytań kolejnym gościom. Dziękuję za uwagę. Cześć.